witamy Państwa serdecznie. Tak jak obiecywaliśmy, udało nam się namówić do rozmowy osobę, która jest najbardziej kompetentna i odpowie merytorycznie. Pan? Dzień dobry, Żaworon Włodzimierz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpital Wojewódzki w Suwałkach. No, pan tu zajmuje się? No, nie zajmuję się niestety organizacją dróg i ruchu tutaj, bo to nie do końca moja działka, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania pana redaktora. My ze swojej strony już zdążyliśmy zapytać w mieście, czyli to teren, no bo zanim się do państwa przyjechaliśmy, to też się ogarnęliśmy, na ile mogliśmy. Oczywiście miasto tylko ma do pasa drogowego w tej obrębie i mówi, że zna jakby troszeczkę ten temat, ale jakby nie chce w niego wchodzić, to nie jest ich sprawa i nie chce wchodzić przed szereg w kompetencje właśnie dyrekcji zarządu szpitala. My tu się nie wzięliśmy bez powodu, bo jakby wiadomo, no szukamy jakichś tematów, bo to jest program motoryzacyjny, ale temat wyszedł od słuchaczy. To jest tam jeden, drugi, ktoś widocznie gdzieś ucierpiał, pewnie tak i emocjonalnie czy psychicznie, nie wiem, bo jak rozumiem, żadnego wypadku nie było, czyli to musiał być jakiś po prostu no, sytuacja, którą zauważył i chciał opisać. I pan pewnie wie, o co chodzi. Chodzi o ten zjazd. Podejrzewam tak. Tutaj akurat to wszystko możemy zobaczyć. Niestety kolidują się tutaj trzy drogi. Jeden jest wjazd i dwa wyjazdy. Niestety ta organizacja ruchu powstała tutaj jeszcze w 1988 roku. Wtedy było uzgodnione to z policją, z organizacją ruchu i od tej pory wszystko pozostało nieruszone. Próbowaliśmy to rozwiązać na swoim poziomie, zmieniając ruch karetek, żeby tutaj dla karetek był nie wyjazd, a dokładnie wjazd w tamtą stronę, w stronę szpitala i tu jest akurat taki pandus z szpitalnego oddziału ratunkowego. Niestety to czyli nie było zaakceptowane przez zespół ratownictwa medycznego, dlatego że wyjście z karetki robi się z przeciwległej strony, czyli w stronę po prostu ściany. Oni muszą wtedy szybciutko tą karetkę otoczyć, żeby wejść. To wynika z jakby, że mamy ruch prawostronny. Tak, dokładnie. No i niestety to nie dało, czyli nie sprawdziło się i wróciliśmy do poprzedniej organizacji tego ruchu. Wiemy o istnieniu tego problemu. No, pomyślimy nad innym rozwiązaniem, chociaż nie ukrywam, to wiąże się ze sporymi problemami, no i wydatkami finansowymi. Tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Wie pan co, no, my troszeczkę popytaliśmy w sensie fachowców z miasta od nas. I oni jakby widzieli rozwiązanie tego problemu w ten sposób, bo jak oni go znają, żeby przenieść wjazd na ten parking na wyjazd. Czyli podzielić ten wjazd z wyjazdem na połowę, tam jest chyba 6 metrów, nawet zmierzyli oni to. I puścić ten ruch tutaj, gdzie stoi te białe autko za panem, oddzielając tym słupkiem. I mówi właśnie, że i tak by niewiele się straciło miejsca parkingowego czy czegokolwiek innego, a aby się zyskało właśnie odblokowanie tego wyjazdu. No całkiem możliwe, że my zaakceptujemy takie rozwiązania, tylko musimy też zrobić no, jakby swoje badania, nie wiem jak to fachowo powiedzieć, swój wywiad taki i na terenie to wszystko zaznaczyć. No i znów rzecz, kwestie finansowe. Pan pewnie nie uwierzy, ale myśmy wczoraj rozmawiali przez programy, że tak. Myślimy, co właściwie no, przedstawiciel może powiedzieć, bo na pewno myślę, widział, tak, wie o sprawie. Ja stawiałem właśnie na to, że nie ma pieniędzy. Nie? Kolega trochę się uśmiechał, bo on jest bardziej doświadczony. Czyli właściwie no, wszyscy o wszystkim wiemy i no będziemy próbować coś Będziemy robić. Próbować zmienić tą organizację ruchu. No, na ten moment to wszystko, co leży w mojej kompetencji, to ja mogę powiedzieć. Powiem szczerze, że już jakby usta stały zamknięte, tak? Odpowiedź jest taka właśnie, jaka jest, tak jak się spodziewaliśmy. I cóż więcej dodać, bo
pan przeanalizuje, tak, z osobami kompetentnymi. Tak, dokładnie. Musimy też zasięgnąć opinii fachowców, że nie możemy polegać na czyimś zdaniu. Nie wiem, może ta osoba była bardzo kompetentna, ja tego nie mogę zweryfikować. Nie, to my nie przyjechaliśmy tutaj autokraci ze swoim pomysłem, tylko wiemy, że działka tamta to jest, nazwijmy to kolokwialnie, kościelna, tak? Tamty róg, więc... Dokładnie. Chociaż tam też jest mały problem, raczej mały, albo duży, bo cały ten ruch zasłania ścieżkę rowerową i nawet wczoraj tam, kilka dni temu patrzyliśmy. Ile od razu problemów kumuluje. Tylko ruszyliśmy, tak? Niby w tak błahym jakby i oczywistym rozwiązaniu. Myśmy też pytali o przepisy, czy istnieją takie przepisy, które mówią o ciągu komunikacyjnym. No nie istnieją, nie? To... Ale przede wszystkim to mnie się wydaje chodzi o to, żeby zabezpieczyć prawidłowy ruch w obrębie szpitalnego oddziału ratunkowego pod tą wiatą, gdzie jest wejście tych kartek. To znaczy my tylko o tym myślimy, bo często gęsto one jeżdżą pod prąd z powrotem, nie mogąc wydostać się stąd. No to nie wiem, ja takiej sytuacji nie razu nie obserwowałem. Ja jej też nie widziałem, tylko o tym mówiono. Ja zawsze używam tego parkingu, przyjeżdżając do pracy też jestem lekarzem czynnym, pełnię dyżury i w nocy i wieczorem na dyżurze ja takich sytuacji nie obserwowałem. Aczkolwiek widząc to takie niefortunne rozwiązanie tego ruchu drogowego, to jest możliwe, podejrzewam. Drodzy Państwo, no to tyle wiadomości z pierwszej ręki. Ja się czuję już chory z samego miejsca, w jakim się znajduję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Drodzy Państwo, podsumowując i cytując klasyka, pieniędzy nie było i nie będzie. Czy jakoś tam w innym to przełożenie, ale mniej więcej o to chodzi. I wychodzi na to, że jakby to nie jest jakby wina pana dyrektora, tak? Pan dyrektor nam przedstawił sytuację, jak ona w tej chwili jest. Po prostu nie ma pieniędzy. Tak sobie pomyślałem, ja jestem laikiem jakby początkującym i wcześniej nie miałem z tym do czynienia, ale zwróćcie Państwo uwagę, ci, którzy śledzą te nasze zmagania, tak, z rzeczywistością i w tym programie te zmagania, że za każdym razem, jeśli chodzi o działania, jakby nazwijmy to grupa, samorząd, grupa państwo, grupa, starostwo, tudzież inne, zawsze jedynym powodem czegoś, co nie zostało zrobione, są pieniądze. Odśnieżanie, mało pieniążków. Ratownik, nie ma pieniążków. Wjazd do szpitala, nie ma pieniążków. I właściwie to się często, ja zacząłem zastanawiać, to gdzie są te pieniądze, tak? Albo my ich w ogóle nie mamy, bo na wszystko nie starcza, albo one są jakby źle rozdysponowane. Ja myślę, że trochę jest i pewnie z tego, że my ich nie mamy i pewnie dużo jest prawdy w tym, że one są źle rozdysponowywane. Dziobiąc kawałeczek po kawałeczku, tak jak w prywatnych działalnościach, udaje się zbudować bardzo często jakąś ideę, tak? Czy skończyć, uwieńczyć. Nigdy to te idee wielkie też nie biorą się jakby z dnia na dzień i nie powstają z sekundy na sekundę. Trzeba rozwiązywać te problemy systematycznie i po troszeczku. Pan dyrektor nam przedstawił sytuację, jak ona w tej chwili jest. Wspomniał też, że to już od wielu dekad jest taki rozkład sił. Rozumiemy, że nie ma pieniążków, bo tych pieniążków nigdy w tym miejscu nie było i te miejsce nigdy chyba nie generowało zysków. Aczkolwiek bezpieczeństwo mieszkańców i tych załóg wyjeżdżających i wjeżdżających i pieszych, którzy przemieszczają się z przystanku właśnie też tym ciągiem komunikacyjnym w stronę wejścia do szpitala, też jest bardzo ważne. I mamy tylko nadzieję, że może tak jak tu pan dyrektor obiecał, ktoś pochyli się nad tym problemem i jeszcze raz do niego podejdzie i jakoś rozwiążemy to. Takim moim marzeniem jest to, żeby kiedyś właśnie się to zmieniło i było zupełnie odwrotnie, że po prostu mamy pieniądze, ale nie mieliśmy tego kim wykonać, albo po prostu tyle robimy, że to jest odłożone na kolejne plany i też to zrealizujemy, tylko dajcie nam chwilę czasu. Na tę chwilę to wygląda tak, że zatrzymaliśmy się w miejscu, a jedynym argumentem na to, że tego nie ma, to jest brak pieniędzy i właściwie kończy się dyskusja, bo ona została zamknięta, nie ma pieniędzy. Wszystkiego dobrego.